Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Bibliotece na Koszykowej. Wciąż jeszcze możemy w naszej bibliotece oglądać wystawę poświęconą twórczości i życiu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Serdecznie zapraszamy. W dzisiejszym spotkaniu chcemy pozostać w tej tematyce wśród twórców doby okresu wojny i okupacji. Dziś bohaterem naszego spotkania będzie Tadeusz Gajcy. Rozmawiali o nim będziemy z panem Arkadiuszem Miksą. Witam państwa. Historykiem, badaczem, który między innymi zajmuje się dorobkiem, twórczością, biografiami środowiska skupionego wokół pisma Sztuka i Naród, którego Gajcy był członkiem, takim asumptem do naszego spotkania jest setna rocznica urodzin poety, którą będziemy obchodzić, obchodzimy 8 lutego w tym roku. Warto wspomnieć, że rok ten generalnie będzie obfituje w szereg tego typu upamiętnień. Niedawno, 27 stycznia, obchodziliśmy bowiem setną rocznicę urodzin innego przedstawiciela grupy, Andrzeja Trzebińskiego. Za nieco ponad tydzień będziemy obchodzić również setną rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego, też wszak przedstawiciela pokolenia Kolumbów, o którym będziemy też jeszcze wspominać. Znał on przedstawicieli omawianego środowiska, znał osobiście też i Gajcego. Przechodząc jednak już do clou naszego spotkania, co tak naprawdę wiemy o tej sferze życia, biografii Tadeusza Gajcego? Znaczy o sferze dotyczącej sztuki narodu. Tak. No więc oczywiście część dorobku całego tego środowiska na skutek zawirowań wojennych bezpowrotnie utraciliśmy. Niemniej zachowało się tego wszystkiego na tyle dużo, żeby móc i dostrzec ogrom dorobku ludzi bardzo młodego pokolenia, ludzi właśnie pokolenia Kolumbów, ludzi, którzy w okresie II wojny światowej mieli po 20, 21, 22 lata, a mimo tak młodego wieku pozostawili po sobie tak ogromne bogactwo i to na tym, zarówno na tym polu artystycznym, poetyckim, dramatycznym, jak i również jeśli idzie o dorobek publicystyczny, publicystyki dotyczącej właśnie krytyki literackiej, dotyczących poglądów ideowych, które też były temu środowisku bardzo wyraźnych zresztą poglądów ideowych, które temu środowisku były bardzo bliskie, więc ogrom bym powiedział, który do dziś dzień zadziwia i bym powiedział wyjątkowa dojrzałość tych młodych ludzi, niezwykle również oczytanie, bo byli mimo swojego młodego wieku i tego zaczynali dopiero właściwie studia polonistyczne, pokazywali swoje twórczości w tym wszystkim, o czym pisali, mówili, jak ogromnym, bym powiedział, ogromną ilością publicystyki, prac literackich, powieści, wierszy. Zetknęli się i to zarówno tych dotyczących, bym powiedział, twórczości polskiej, ale również twórców zagranicznych, to zarówno tych z Europy Zachodniej, jak i z Europy Wschodniej. Dziękuję za to wprowadzenie. Sam Tadeusz Gajcy, jak pan wspomniał, był praktycznie debiutantem, tak jak większość twórców. Z tego, co wiem, próbował on zamieszczać swoje pierwsze utwory przed wojną, nawet wysłał kilka z nich do redakcji takiego jednego z bardziej znaczących tygodników literackich, jakim było Prosto z Mostu. Ówczesny redaktor Stanisław Piasecki obiecał mu, że ukażą się w jednym z numerów jesiennych. No niestety wybuch wojny pokrzyżował te plany. Zaczął bardzo młodo, już w tym okresie przedmaturalnym, tworzyć.
Jednak jaka była droga do tego? Był warszawiakiem, prawda? Tak, był warszawiakiem i uczył się właśnie w liceum Ojców Marianów na Bielanach. I można powiedzieć, że to miejsce, choć nie było planowane na początku, że będzie się uczył akurat w tym liceum, bo starał się dostać do liceum czackiego, to jednak odgrało istotną rolę, ponieważ to środowisko właśnie wokół tutaj szkoły Ojców Marianów, no kładło właśnie, ta kadra wychowawcza, pedagogiczna, kładła ogromny nacisk właśnie na, bym powiedział, na wartości patriotyczne, oczywiście na wartości religijne, na wartości społeczne i to przebijało mocno z tego liceum. Mówiło się, że nieformalnie jest to takie, bym powiedział, środowisko właśnie endeckie, ponieważ wielu właśnie młodych ludzi, których rodzice byli związani z Narodową Demokracją, no właśnie do tej szkoły chodziło i miało ogromny wpływ, bym powiedział, ich w jakiś sposób już na tym etapie, bym powiedział, licealnym kształtowało, choć oczywiście dopiero zetknięcie się z pewną grupą studentów polonistycznych spowodowało, jakby bym powiedział, taki kolejny przełomowy moment właśnie, jeśli idzie o wejście w ten świat zarówno artystyczny, jak i ten świat ideologiczny Gajcego. I tak, Gajcy zdaje maturę już w okresie okupacji, tak, na tajnych kompletach uczestniczy i tutaj jest taki pewien istotny przełom, bowiem zaczyna studiować polonistykę. Co wiemy o tym okresie? Znaczy, można powiedzieć, że zaczyna studiować polonistykę i zaczyna szukać, bym powiedział, możliwości publikowania, no wiadomo, wówczas tylko i wyłącznie innej możliwości nie było, w prasie konspiracyjnej dziś swojej twórczości. Poprzez właśnie wspomnianego Władysława Bartoszewskiego właśnie poznaje Wacława Bojarskiego, jednego z czołowych właśnie twórców sztuki narodu i również głęboko zaangażowanego w środowisko Konfederacji Narodu. I to się staje jakby niejako takim momentem przełomowym w tym sensie, że po pierwsze znajduje zarówno miejsce do swoich publikacji, ponieważ Konfederacja Narodu, podziemna organizacja o proweniencji narodowej, kładła bardzo duży nacisk na, bym powiedział, na tą sferę intelektualną. Ona sama z siebie w okresie II wojny światowej wychodziło ponad 50 podziemnych, konspiracyjnych czasopism, z czego, no bym powiedział, Konfederacja Narodu wydawała kilkanaście, można powiedzieć, tytułów mniejszych bądź większych. Nawet tych, które dotyczyły właśnie tej sfery kulturalnej, dotyczącej sztuki, kultury, było kilka, ponieważ no, oni przykładali do tego ogromną wagę. W innych środowiskach może nie było to aż tak widoczne, ale Konfederacja Narodu widziała ogromne znaczenie i nośność, bym powiedział, kultury i sztuki i możliwość oddziaływania za pomocą kultury i sztuki, więc w ten sposób właśnie poniekąd dzięki właśnie Bartoszewskiemu, który zresztą co ciekawe przybliżył dorobek i bym powiedział i dostrzegł właśnie w Gajcym ogromny potencjał Zofii Kossak-Szczuckiej, która dysponowała takim podziemnym, tajnym, bym powiedział, funduszem wspierającym młode talenty i właśnie Bartoszewski wystąpił o to, żeby tutaj wspomóc finansowo tym takim stypendium również właśnie Gajcego, któremu nie da się ukrywać, że w tym czasie ułatwiło to znacznie życie i funkcjonowanie, tak? Możliwość rozwoju, możliwość pisania i skupienia się przede wszystkim na twórczości, a nie na poszukiwaniu marnie opłacanej gdzieś tam, powiedzmy, pracy. Samo środowisko, o którym mówimy, tak, Konfederacja Narodu, myślę, że tu warto w dwóch słowach, no środowisko stanowiące kontynuację przedwojennych środowisk narodowo-radykalnych, skupione wokół ten pion polityczny, wokół Bolesława Piaseckiego. Tu jeżeli chodzi o ten pion kulturalny, szefem, kierownikiem Wydziału Propagandy był Włodzimierz Pietrzak, ważna osoba. Tutaj też musi się pojawić nazwisko Bronisława Onufrego Kopczyńskiego, tak? Nazywanego polskiego kompozytora, tak naprawdę też niedocenianego po dziś dzień. Wyjątkowa też właśnie postać, tragiczna też postać, właśnie pierwszy z redaktorów Sztuki Narodu. On jakby swoją osobą właśnie zainaugurował, był tym też właściwie po swojej śmierci, również był takim właściwie też symbolem i odnośnikiem dla kolejnych właśnie redaktorów, czyli dla Wacława Bojarskiego również, tak? Również dramaturga, poety, krytyka literackiego. Nazywany zresztą był Kopczyński Chopinem konspiracji, prawda? Bo tak jakby on
Można powiedzieć, że tą iskrę dla założenia pisma stanowiło spotkanie, myśl właśnie Pietrzaka, Bojarskiego, Kopczyńskiego, którzy uważali, że pomimo trwania wojny nadal sprawy dotyczące kultury narodowej są bardzo istotne. Ja tu pozwolę sobie zacytować dosłownie zdanie Jana Dobraczyńskiego, który no, z racji pełnionych wówczas funkcji, ale też środowiskowo kontaktował się z poetami, twórcami sztuki narodu. Przypomnę, Dobraczyński w okresie II wojny był pracownikiem Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, działaczem Stronnictwa Narodowego. Spotykając się na różnego rodzaju spotkaniach, odczytach, prelekcjach z przedstawicielami tego środowiska mówił. Głosili, że walka jest także walką o kulturę, że wiersz jest pociskiem skierowanym w pierś wroga, prawda? Dosyć znamienne słowa i myślę, że dosyć celnie oddające no, tak jakby ducha tego środowiska. Jeżeli chodzi właśnie o samo pismo, to w jakim okresie tak, ukazywało się, co możemy więcej na temat redaktorów, na temat okresu, w jakim się ukazywało, może kilka słów. Tak, no więc no właśnie wspominał pan tutaj o tych rocznicach, no więc w tym roku również właśnie w kwietniu, pod koniec kwietnia będziemy mieli jeszcze jedną rocznicę dotyczącą tego właśnie środowiska. Otóż będziemy obchodzić 80-lecie właśnie wydania pierwszego numeru Sztuki Narodu. Pismo to wychodziło do momentów, do wybuchu, można powiedzieć, Powstania Warszawskiego i właściwie ostatni numer był już złożony, właściwie nie wyszedł na skutek właśnie wybuchu Powstania Warszawskiego. No właśnie jakby zakończyło się jego wydawanie wraz ze śmiercią właśnie ostatniego redaktora, czyli właśnie Gajcego. Wcześniej właśnie kolejni redaktorzy, to jak powiedzieliśmy właśnie, to był Kopczyński, potem po nim był Bojarski, potem właśnie był Trzebiński, kolejna wybitna postać tego środowiska i czwartym właśnie był Gajcy. Co ciekawe, istotne, no właściwie ta Sztuka i Naród była takim ewenementem czasu wojny, ponieważ było to najdłużej ukazujące się pismo o takiej proweniencji właśnie dotyczącej kultury i sztuki w konspiracji. Było to pismo, które w szczytowym momencie osiągało 1000 egzemplarzy nakładu. Ktoś powie, że być może z dzisiejszej perspektywy, że to mało. Niemniej patrząc na realia konspiracyjne było to dużo, a jeszcze tym bardziej dużo, jeśli się weźmie pod uwagę, że każdy z tych numerów trafiał do kilku rąk. To znaczy jedna osoba czytała, później przekazywała następne i tak dalej, i tak dalej. To szło, można powiedzieć, w teren. Mało tego, no, o tym, o czym pisało to pismo i do czego się odnosiło i do jakich wartości, mówili nawet ci, którzy tego pisma na oczy nie widzieli, tylko słyszeli ze słyszenia, z opowieści, o czym są te artykuły. I było to też pismo z jednej strony właśnie, no oczywiście ideologicznie bardzo mocno związane z Konfederacją Narodu, ale otwartą też na inne środowiska, to znaczy otwarte na środowiska ludzi, którzy i zarówno i w tym okresie w czasu II wojny światowej pisywali do pism innej proweniencji, to znaczy związanych ideologicznie z innymi ugrupowaniami politycznymi, jak i również ludzi, którzy byli dalecy właściwie, bo na przykład był tam Tadeusz Sołtan, który sympatyzował w okresie i konspiracji z poglądami lewicowymi, czyli można powiedzieć skrajnie przeciwnymi Konfederacji Narodu i również po wojnie był mocno zaangażowany, bym powiedział, w tą lewicową działalność, więc dla tych wszystkich ludzi znajdowało się tam miejsce. Nie było to środowisko hermetyczne, ono pozwalało również ludziom innych środowisk na to, żeby tam publikować, pisać i odnosić się do tego. Było też dość mocno, można powiedzieć, otwarte na krytykę właśnie zewnętrzną, niż samo bardzo mocno krytykowało, o czym pewnie zaraz jeszcze powiemy. Natomiast było otwarte na krytykę, na to spojrzenie, bym powiedział, na tą twórczość i sztukę polską z różnych stron, ze strony właśnie różnych środowisk. Więc tak jak powiedziałem, ewenement czasu wojny, bo rzeczywiście najdłużej ukazujące się czasopismo o takiej właśnie, zwłaszcza jeszcze proweniencji i pismo, które, no, które, o którym i podczas wojny było głośno w środowiskach właśnie, o którym do których odnosiły się takie wybitne osobistości polskiego świata kultury i sztuki jak Miłosz, jak Iwaszkiewicz, Tuwim, Lechoń właśnie, więc
pismo, które naprawdę można powiedzieć, było, o tym piśmie było głośno i nawet jeśli ktoś nie podzielał poglądów liderów tego pisma, tego środowiska, no to doceniałbym, powiedział, kunszt, jeśli chodzi o artystyczną część, bo publikowano tam wiersze, jak i również do tej publicystyki, która miała tam miejsce, nawet jeśli był wobec niej całości krytyczny bądź częściowo krytyczny, no to dostrzegał jakby to, że jest to środowisko, które niejako wprowadza nową jakość, można powiedzieć. Nowe podejście do myślenia, do łączenia, bym powiedział, kwestii ideologicznych, politycznych z elementami właśnie artyzmu, z elementami kultury i sztuki. Tak, wracając znowu do Gajcego, w czasie wojny wydał on 2 tomiki. Jakie były naczelne nurty jego twórczości? No właśnie, co ciekawe, o ile samo pismo bardzo mocno akcentowało, że należy myśleć o tym, co dzieje się, nie rozpamiętywać przeszłości, myśleć pozytywnie, myśleć również o tym, jaka będzie już przyszła Polska po wojnie i jakby kreować tę przyszłą Polskę już w czasie okupacji. Tak, w wypadku Gajcego publicystyka to jedno, można powiedzieć, a twórczość artystyczna to drugie. W tym znaczeniu, że w swojej publicystyce artystycznej, w swojej twórczości artystycznej ta twórczość była mocno nacechowana katastrofizmem. To był taki właściwie motyw przewodni, katastrofizm. Ta pogłębiająca się wizja w jego twórczości ostateczności, śmierci. Właściwie niektórzy mówią, że był takim niejako pewnego rodzaju prorokiem, bo to, co było w jego wierszach jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego, stało się udziałem zarówno jego już jako uczestnika Powstania Warszawskiego, ale również no, setek tysięcy mieszkańców Warszawy, że właściwie te obrazy z roku 1942-1943 zrealizowały się w roku 1944. Więc niejako też część środowiska trochę właśnie Gajcemu zarzucała tego środowiska sztuki narodu i Konfederacji Narodu, że właściwie ta jego twórczość nie do końca pasuje wpisuje się w tą część ideologiczną, publicystyczną, bo oni mimo wszystko jednak byli nastawieni pozytywnie, widzieli przyszłość, ale u Gajcego też to nie brało się znikąd. To znaczy on był czwartym, ostatnim z tych redaktorów. Przed sobą było 3 jego kolegów wcześniejszych, którzy wszyscy zginęli. Kiedy on obejmował funkcję redaktora naczelnego właśnie w listopadzie 1943 roku po śmierci Trzebińskiego, no to mówiono mu, żeby tego nie brał, że jakiś pewnego rodzaju fatalizm ciąży na tych redaktorach, że niechybnie wpisze się to wcześniej czy później również w jego śmierć. Natomiast no, Gajcy miał tego świadomość i w tej jego twórczości to przebijało. Jednocześnie również uważał, że musi ponieść konsekwencje no, bardzo fatalnych wydarzeń, które miały miejsce w roku 1943, kiedy to on wraz z 2 innymi właśnie członkami sztuki narodu, czyli ze swoim serdecznym przyjacielem Zdzisławem Stroińskim, i w Wacławem Bojarskim postanowili w 400. rocznicę urodzin Kopernika złożyć wiązankę kwiatów pod jego pomnikiem w Warszawie. Niemcy próbowali propagandowo wyzyskać Kopernika i twierdzili, że był Niemcem. Oni chcieli zamanifestować jego słowiańskość. Akcja była przeprowadzona, bym powiedział, bardzo nonszalancko i w taki sposób, w jakiś sposób do tego, bym powiedział, podchodzą niejako artyści. W efekcie tej akcji zginął właśnie Bojarski, a jego serdeczny przyjaciel Stroiński wylądował na Powiaku i właściwie cudem udało się go uratować. I niejako cały czas od tego momentu gdzieś ciążyła ta odpowiedzialność na nim, bo on właśnie wystrzelił, w efekcie właśnie cała ta akcja spaliła na panewce, wystrzelił, bo miał przy sobie pistolet i czuł się niejako, że musi oddać tą swoją daninę z siebie złożyć poprzez to, że zginął jego kolega, że drugi kolega wylądował w więzieniu i był ciężko pobity i cudem, że tak powiem, właśnie z tego wszystkiego wyszedł z opresji. I było widać, że ewidentnie w jego twórczości dorobku, że popadł niejako w depresję i ta depresja też właśnie przekładała się na tą jego twórczość. Natomiast oczywiście była to twórczość o wysokich, bardzo bym powiedział, walorach poetyckich. Bardzo było tam dużo metafor. On czasami też bardzo mocno akcentował i odnosił się do Starego i Nowego Testamentu, odnosił się do kultury antycznej tej swojej twórczości. No właśnie tutaj bym powiedział chyba najwybitniejsza postać, która zgłębiła jego dokonania artystyczne, czyli krytyk literacki Stanisław Bereś, który powiedział, że w swojej monografii poświęconej jego osobie, że właściwie
Gajcy był wybitniejszym nawet poetą, jego poezja miała więcej w sobie artyzmu niż poezja Baczyńskiego, z tym, że właśnie Baczyński, ponieważ był ideologicznie związany bardziej z lewicą, był w okresie po 1945 roku w PRL-u dużo bardziej do strawienia i chętniej był przez to promowany i również po roku 1989. Gajcy, ponieważ był związany ze środowiskiem narodowym, które wzbudzało i kontrowersje w okresie PRL-u, a i oczywiście i po roku 1989, nie mógł na to liczyć. Prosty przykład, nawet dzisiaj, prawda, mimo tego, że tak jak mówię, Bereś powiedział, że ten artyzm Gajcego był nie mniejszy niż Baczyńskiego. W ubiegłym roku mieliśmy 100. rocznicę właśnie urodzin Baczyńskiego. Mamy piękny, wspaniały mural na Pradze poświęcony Baczyńskiemu, ale Gajce takiego muralu się w tym roku, prawda, nie doczeka. To też o czym świadczy. Więc ta twórczość, tak jak powiedziałem, to katastrofizm, to takie wizje bardzo mocno apokaliptyczne. I też momentami oczywiście próba obrony przed tą ostatecznością, przed tym lękiem i samotnością, która gdzieś tam w nim drzemała, poprzez groteskę. Też używał tej groteski jakby niejako dla zabicia właśnie tego poczucia lęku, tego poczucia samotności. On się czuł właśnie, gdybym powiedział, w swojej twórczości dość mocno wyobcowany i też niejako, im te kolejne te tomy, kolejne wiersze były coraz bardziej takie bliższe wizji właśnie ostateczności, wizji śmierci i tego wszystkiego, co ma się wydarzyć, i co się niestety oczywiście wydarzyło. Tak, ja pozwolę sobie tu jeszcze dodać, że też tak krytycy podkreślają, że te wątki widoczne, tak, Nowy Stary Testament wynikały z formacji religijnej Gajcego, który raz, że pochodził z bardzo religijnej rodziny, wychowywany w zasadzie był przez swoją babcię. Rodzice pracowali zawodowo, także na babci spoczywał ten ciężar, ale też i myślę, że tutaj to gimnazjum księży Marianów też miało niebagatelny wpływ. Tu też myślę, że warto wspomnieć o ciekawostce, że kolegą z klasy był późniejszy generał Wojciech Jaruzelski, tak, Gajcego. Podobno byli to zresztą dwaj najlepsi uczniowie w tej klasie, tak? Tak, także tutaj ten z kolei rys wykształcenia klasycznego, humanistycznego i tutaj warunkował te liczne odniesienia też do antyku, do kultury klasycznej. Jeżeli chodzi o samo środowisko, to już nieco powiedzieliśmy, dotknęliśmy tego tematu, teraz chciałbym nieco rozwinąć, bo wydaje się, że konstytutywną cechą tej grupy, środowiska skupionego wokół pisma Sztuka i Naród był dość krytyczny stosunek prezentowany w odniesieniu do okresu przedwojennego, do tej Polski przedwrześniowej. I to jest widoczne zarówno w tej sferze publicystycznej, czyli krytyka tych stosunków społeczno-politycznych tej sfery życia, jak i jeszcze bardziej widoczna krytyka nurtów literackich. Tak, niejednokrotnie pojawiają się krytyczne głosy, nawiązania do tej literatury przedwojennej, że ona taka była w zasadzie bezideowa, nie przygotowała narodu na te wyzwania, które czekały w czasie wojny, okupacji, nie wykreowała żadnego istotnego nurtu. Tutaj przede wszystkim miano na myśli grupę Skamandra, tak? I mając to wszystko na uwadze, jak usytuowałby pan grupę właśnie SIN-u na ówczesnej mapie kulturalnej, okupacyjnej Polski, Warszawy? Znaczy, były oczywiście krytyka dotycząca Skamandra brała się również z tego, że dla twórców sztuki narodu sztuka i w ogóle pozycja artysty miała być taka, że on jakby miał się przede wszystkim skupić nie na tym, na własnych indywidualnych odczuciach, tylko przede wszystkim to, co robił i tworzył, miało być przydatne dla narodu. Miało ten naród w jakiś sposób wynosić na wyżyny, miało ten naród kształtować i takiej tej sztuki oczekiwali. Również oczekiwali tego, że ta sztuka będzie
nasza i będzie spinać niejako dwie warstwy, czyli warstwę tą inteligencką z tą warstwą ludową, czyli będzie takim pewnego rodzaju wypośrodkowaniem. I ona nie tylko będzie wzorowaniem się, to zaczęli właśnie z Kamandrytą, że oni się wzorują na kulturze, na sztuce zachodniej. To będzie sztuka rzeczywiście polska. I mało tego, że ona będzie oddziaływać na polskie społeczeństwo, no to w tej wizji Konfederacji Narodu, kiedy oni po wojnie widzieli, że przyszłość dla Polski to tylko możliwość pobudowania, bym powiedział, bloku takiego słowiańskiego, bloku między Rosją a Niemcami, który będzie na tyle silny, że będzie w stanie się oprzeć zarówno jednym, jak i drugim. I ta sztuka właśnie miała być na tyle silna i ta polska kultura, że miała oddziaływać pozytywnie na te ościenne narody słowiańskie, czyli taka, bym powiedział, podwójna misja i ubogacania własnego narodu, ale równocześnie oddziaływania silnego na te sąsiadujące narody, żeby one chciały widzieć w Polsce tego, bym powiedział, lidera tej części Europy, który będzie tutaj działał na rzecz właśnie tego, żeby zachować te narody słowiańskie, żeby one były w stanie się oprzeć tym właśnie imperialnym zapędom właśnie ze wschodu i zachodu. Natomiast właśnie jeśli idzie o to usytuowanie, to więc były grupy, z którymi oczywiście oni chętnie współpracowali. Były to środowiska właśnie Droga, środowisko Drogi, gdzie między innymi tym jednym z głównych twórców był Marczak Oborski, który również pisywał do sztuki narodu. Było środowisko właśnie również tutaj Kultury Jutra, było to pismo Unii. Unia była też podziemnym środowiskiem i zarówno w wymiarze, bym powiedział, cywilnym, jak i wojskowym. No i właśnie wydawało tą Kulturę Jutra i ta Kultura Jutra również Gajcego między innymi publikowała i te środowiska zresztą się przenikały. Było to środowisko chadeckie, więc było bardzo blisko narodowcom i chadekom, można powiedzieć, ideologicznie do siebie i te środowiska się przenikały, uzupełniały. Ci publikowali właśnie, narodowcy publikowali właśnie chadeków twórczość, chadecy publikowali właśnie twórczość narodowców, więc im było najbliżej. Również to środowisko, bym powiedział, właśnie to Droga, jeszcze też również Dźwigary, więc w ogóle Trzebiński, który był właśnie tym redaktorem Sztuki Narodu przed Gajcym, wyszedł z taką koncepcją powstania właśnie ruchu kulturowego, ruchu, który miał niejako pozyskać dla środowiska narodowego również inne środowiska i po jego śmierci właśnie Gajcy kontynuował to dzieło właśnie ruchu kulturowego, który miał za zadanie przyciągać właśnie, bym powiedział, te inne środowiska, a te środowiska właśnie to był taki ewenement, że one właśnie skupiały się właśnie w okresie wojny wokół pism. O ile wcześniej to te nazwy tych środowisk brały się od jakichś innych, bym powiedział, wydarzeń czy miejsc spotkań, tak tutaj właśnie te środowiska to zgrupowały się wokół właśnie określonych pism i należało i chcieli przede wszystkim narodowcy właśnie i Konfederacja Narodu przejąć i niejako wciągnąć w tryby, zachęcić właśnie do udziału i jakby niejako przejąć trochę tych, bym powiedział, tych twórców, artystów, publicystów tych pozostałych środowisk właśnie za pomocą tego ruchu kulturowego, który miał być takim zwornikiem. Również nawet chociażby właśnie samego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego również próbowano właśnie. Najpierw próbował to jeszcze Trzebiński, a potem próbował również Gajcy. Nawet gdzieś ostatnio spotkałem się z taką wypowiedzią, że gdzieś na którymś spotkaniu właśnie Gajcy się spotkał z Baczyńskim i zaproponował mu udział i rzekomo wtedy Baczyński nie powiedział ani nie był na tak, ani na nie. Jakby nie skomentował tego, ani nie powiedział się krytycznie, ale nie był też hura optymistycznie nastawiony do tego pomysłu, ale właśnie był w tym, na tym, można powiedzieć, mówiąc, ten był na tym celowniku właśnie narodowców, żeby go właśnie zwerbować. Była to dla nich postać na tyle wybitna i istotna, że chcieli zwerbować właśnie Baczyńskiego właśnie, żeby go wpleć właśnie w strukturę właśnie tego ruchu kulturowego, który miał być takim właśnie porozumieniem przynajmniej na czas wojny właśnie szeroko pojętych środowisk i od środowisk nawet lewicowych, niepodległościowych, poprzez właśnie środowiska chadeckie, poprzez właśnie środowiska, różne grupy również narodowe, bo też tych grup było przecież w okresie II wojny światowej kilka. Myślę, że w ogóle te podziały, one oczywiście były, one były konsekwencją tak pewnej geografii politycznej jeszcze doby dwudziestolecia, ale myślę, że one funkcjonowały trochę w innym wymiarze, prawda, bo mając na myśli życie kulturalne okupowanej Polski, no trzeba mieć na uwadze to bogactwo myśli, tak, poglądów, haseł, wymiany intelektualnej, dyskusji, bo przecież w spotkaniach organizowanych, odczytach, prelekcjach przez jedno środowisko brali udział też przedstawiciele innych, tak? Pojawiał się Czesław Miłosz wspomniany.
pojawiał się tak Władysław Bartoszewski, zbliżony wówczas do Zofii Kossak i do Frontu Odrodzenia Polski, z którym notabene Gajcy tak studiował na polonistyce. Sama właśnie tajna polonistyka była tutaj, no można powiedzieć, takim zwornikiem takim miejscem, gdzie te poglądy, to życie no, rozwijało się i potem promieniowało dalej. Myślę, że mówiąc o Gajcy, mówiąc o Trzebińskim, Stroińskim, no nie będzie tutaj niczym niezasadnym, jeżeli będziemy też wymieniali pozostałych tak, twórców, poetów. I tutaj no, też pojawiają się do dziś, prawda, różne dyskusje, głosy na temat ich twórczości. Co pokazuje, że wszyscy ci twórcy, no będący wówczas debiutantami, tak, że to byli 21-22-letni w momencie śmierci ludzie, debiutanci, ten potencjał, który drzemał w ich twórczości, no był tak duży, że do dziś praktycznie nie milknął, tak, dyskusje, spory. Tak, to znaczy trzeba sobie powiedzieć jedno, że oni się ścierali na poglądy ideologicznie, natomiast mieli do siebie ogromnie bardzo duży szacunek. Byli wobec siebie bardzo krytyczni właśnie na tym polu artystycznym, a jednocześnie podziwiali się, bo to też ze wspomnień w publicystyki czy Gajcego, czy Trzebińskiego to przebija właśnie szacunek, bym powiedział, dla artyzmu Miłosza, dla Iżykowskiego, dla Iwaszkiewicza, dla ludzi o odrębnych poglądach. I też zresztą jeśli chodzi o to środowisko skamandrytów, oni je krytykowali właśnie za tą ckliwość, sielskość, anielskość, za to rozpamiętywanie tego, co było przed wojną, zamiast się skupić na tym, co tu i teraz i myśleć o przyszłości. Ale też byli ludzie jak na przykład Liebert, bardzo mocno katolicko osadzony poeta, który zmarł właśnie przedwcześnie na gruźlicę w okresie międzywojennym, którego bardzo sobie cenili. I tutaj również obie strony, no, można powiedzieć, i krytycznie się były do siebie nastawione, jeśli chodzi o ideologię, natomiast dostrzegały ogromny potencjał artystyczny i to było wyraźne i widoczne, że twórczość Gajcego była postrzegana właśnie bardzo pozytywnie od strony artystycznej, był krytykowany za swoją publicystykę, można powiedzieć, osadzoną właśnie w poglądach narodowych i vice versa. Tutaj też Trzebiński, Gajcy krytykowali Słonimskiego, Lechonia, Wierzyńskiego, Miłosza właśnie, krytykowali za tą stronę ideologiczną, za to niewystarczające zaangażowanie. Oni uważali, że ta ich twórczość, że Miłosz, Słonimski mieli ogromny potencjał w sobie artystyczny, tylko go w niewłaściwy sposób wykorzystywali, że zamiast ubogacać, starać się podnosić naród, no właściwie tworzyli poezję, która była no, w odbiorze sama dla nich właściwie ważna i istotna. Tymczasem, jak powiedziałem wcześniej, dla środowiska Konfederacji Narodu sztuka i kultura i sztuka miała konkretny cel, miała po prostu powodować, że wynosi na wyżyny naród, że wynosi na wyżyny, bym powiedział, społeczeństwo i też tak postrzegali niejako miejsce artysty w ogóle w społeczeństwie, w narodzie. To znaczy uważali, że z jednej strony trzeba stworzyć bardzo istotną koncepcję, bo właśnie jeszcze warto powiedzieć uniwersalizm, takie filozoficzne podejście właśnie do roli artysty właśnie i jego miejsca w społeczeństwie, w narodzie. Znaczy oni uważali, że z jednej strony artysta to jest jednostka, która żyje w życiu zbiorowym i z tego tytułu też ma pewne zobowiązania względem tej zbiorowości, względem narodu. Z drugiej strony uważali, że naród, społeczeństwo nie może też zbyt mocno ingerować właśnie w artyzm właśnie twórców z prostego powodu. Znaczy, że uważali, że jeśli się, bym powiedział, w jakiś sposób próbuje kneblować swobody wypowiedzi artystycznej, to nie przyniesie to w dłuższej perspektywie dla społeczeństwa narodu nic dobrego. Trzeba dać pewną dozę swobody i wolności artystom, ale artyści, tak jak powiedziałem, również muszą mieć tam w zanadrzu to, że są wpisani właśnie w życie zbiorowe. Ich twórczość nie jest tylko sobie amuzą dla samego pisania i delektowania się, bym powiedział, poetyckimi smaczkami w tej twórczości, tylko no właśnie, musi mieć ten podprogowy, byśmy powiedzieli dzisiaj, przekaz właśnie pchania społeczeństwa narodu, budowania pewnej jedności, konsolidowania narodu właśnie w ramach właśnie budowy silnego państwa, które będzie w stanie w przyszłości przeciwstawić się zapędom właśnie, tak jak powiedziałem, tych totalitarnych sąsiadów Polski. Ja myślę, że tu nie przez przypadek twórcy tego środowiska sztuki i narodu przyjęli sobie no, za takie hasło
cytat z Cypriana Kamila Norwida, który pojawiał się tuż pod winietą pisma w każdym numerze, brzmiał on: artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej, tak? Czyli tutaj już na pierwszej stronie tak jakby stawiali tą poprzeczkę wysoko i wskazywali, jaki cel im przyświeca. Tak, to znaczy tutaj właśnie to jest jeden wątek. Drugi istotny też, o którym żeśmy powiedzieli, że dla całej grupy bardzo mocnym wyznacznikiem w ich działalności publicystycznej i tego, co mówili o kulturze i sztuce, była postać no też zapomnianego właściwie dzisiaj, Stanisława Brzozowskiego, wybitnego polskiego filozofa, krytyka literackiego, powieściopisarza, który też zmarł przedwcześnie właściwie na gruźlicę w wieku 33 lat, pozostawił po sobie no ogromny potencjał, natomiast tym jakby motywem przewodnim w twórczości i dorobku Brzozowskiego była idea czynu, idea pracy i właśnie ta idea czynu właśnie, czyli czynu, że artysta właśnie ma być również zaangażowany, ma dawać dobry przykład, ma nie tylko pisać i mówić, ale rzeczywiście ma dawać dobry przykład, była bliska właśnie sztuką, twórcom sztuki i narodu. No i również praca, jeszcze raz praca właśnie, czyli nieustanne ubogacanie się. To też było u kolegi właśnie Gajcego Trzebińskiego bardzo wyraźnie, który wprowadził sobie taki reżim 4 godziny snu tylko na dobę, oprócz tego albo pisał, albo czytał, jeden posiłek dziennie, czyli nieustanna praca, nieustanny po prostu rozwój. To było właśnie w koncepcjach Brzozowskiego, co oni właśnie jako grupa przejęli. I również można powiedzieć, to co mówił Trzebiński, było im bliskie, czyli że takie bym powiedział hasło, że twórczość jest apostolstwem dobra. Oni uważali, że poprzez swoją twórczość niosą, bym powiedział, ten potencjał, ogromny potencjał dobra, zwłaszcza w tych czasach złych, w których okrutnych, w których im przyszło żyć, kiedy na co dzień, każdego dnia ktoś z ich znajomych gdzieś tam ginął albo trafiał do obozu koncentracyjnego. To tworzenie właśnie, że uważali, że właściwie ten ich potencjał, właśnie ten artyzm, który otrzymali od Boga, jakby powiedzieli jedni, inni od losu, gdzieś należy wykorzystać właśnie na rzecz tego dobra, na rzecz budowy dobra i tak to rzeczywiście bardzo na serio traktowali. To swoją twórczość jako niesienie w jakiś sposób właśnie tego dobra społeczeństwu, właśnie narodowi. Tak, myślę, że moglibyśmy tutaj omawiać jeszcze długo, ale myślę, że też parę słów warto powiedzieć o literaturze przedmiotu, prawda? Bo mamy szereg pozycji bardzo, bardzo wartościowych. Ja tu może zacznę od pierwszej, najświeższej rzeczy, tak? Najświeższej słownika biograficznego Polskiego Obozu Narodowego. Nasz gość jest autorem hasła poświęconego właśnie Gajcemu. W kolejnym z tomów ukazało się z kolei hasło poświęcone Andrzejowi Trzebińskiemu. No wśród takich pozycji poświęconych poecie, no wspominana tutaj monumentalna praca autorstwa profesora Stanisława Beresia, Gajcy w pierścieniu śmierci. Myślę, że najobszerniejsza jak dotąd biografia. Sam jej autor we wstępie, odnosząc się do literatury, która już istnieje, istniała przed publikacją książki, no powiedział, że samo zebranie i zestawienie tak wymagałoby naprawdę praktycznie benedyktyńskiej pracy, bo na temat grupy i środowiska, no pomimo tych różnych kolei losu, jednak ukazała się dość spora literatura. No tutaj też nie sposób nie wspomnieć o takiej pracy sztandarowej Lesława Bartelskiego, Genealogia ocalonych. Praca, która zapoczątkowała, można powiedzieć, już bardziej szczegółowe badania nad tym środowiskiem. Sam autor był obserwatorem, uczestnikiem opisywanych wydarzeń, znał tych twórców. Ukazało się... No też jego artykuły w Sztuce i Narodzie również się pojawiały. Tak, tak. Ukazało się szereg wydań tej pracy.
Także ona na pewno też miała... Bartelskiego trzeba powiedzieć, że on przeżył i trzeba tutaj docenić, że bardzo dużo zrobił na rzecz właśnie, bym powiedział, podtrzymania właśnie wiedzy o tym środowisku, o jego roli i znaczeniu. Także tutaj chwała mu za to, że właśnie, że nie zapomniał, można powiedzieć, po wojnie o swoich kolegach, tylko rzeczywiście starał się na miarę tamtych czasów i możliwości przybliżać ich dorobek. Tak, można powiedzieć, że był takim kustoszem pamięci trochę. Stał się no, taką osobą, która o tym środowisku pisała w wielu publikacjach, artykułach i też gromadziła dokumenty, rękopisy. Zresztą był w posiadaniu szeregu bezcennych źródeł. No tak, szereg mamy też pozycji, które zbierają twórczość. Tutaj mamy Tadeusza Gajcego pisma zebrane, wydawnictwo literackie, Kraków bodajże 1980, tych wyborów, antologii, gdzie oczywiście Gajcy się pojawia, czy w towarzystwie innych twórców grupy, czy Baczyńskiego, czy jeszcze innych twórców, jest naprawdę, naprawdę dużo. I jeszcze myślę, że też warto o książce poświęconej koledze, tak, przyjacielowi Gajcego, innemu przedstawicielowi grupy, Elżbieta Janicka, Sztuka czy Naród, książka poświęcona Andrzejowi. Ale tutaj też jest dużo bardzo o Gajcym. Ja czytałem tę książkę. Bardzo, bym powiedział, kontrowersyjna pozycja z racji tego, że autorka sugeruje właściwie, że twórcy tego środowiska no, byli nieświadomi tego właściwie, że się wpisują właśnie w nurt narodowy, że w gruncie rzeczy nie da się połączyć tworzenia, bym powiedział, wielkiej sztuki z podporządkowaniem jej narodowi, że oni właściwie to byli w tym środowisku, ale niejako tylko z racji tego, żeby móc wydawać, ale w rzeczywistości nie mieli nic wspólnego z poglądami narodowymi. No przeczy zupełnie to temu ta publikacja właśnie Beresia, który mówi wprost i wyraźnie, że oni wszyscy byli świadomi przynależności do struktur narodowych i to nie było dziełem przypadku, że się w tych strukturach znaleźli, żaden z nich. Byli tego świadomi do samego końca, przebijał to właśnie z ich publicystyki, więc można powiedzieć dwa zupełnie przeciwstawne podejścia właśnie autorki tutaj i Beresia do tematu sztuki narodu. Tak, zresztą sam profesor Bereś wyraźnie zaznacza w swojej książce, że tutaj autorka no, niejednokrotnie dyskutuje, polemizuje z samym Trzebińskim, także no, na pewno pozycja tak o innym charakterze, ale myślę, że od tej strony faktograficznej też, jeżeli kogoś interesuje, warto po nią sięgnąć. I już z mojej strony na koniec, w 2014 roku Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie zorganizowało przy okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wystawę poświęconą grupie Sztuka i Naród. No, wystawa całkowicie wyjątkowa w 2014 roku, jak powiedziałem. Znalazło się na niej szereg artefaktów, szereg materiałów, szereg eksponatów związanych nawet z życiem osobistym, jak chociażby czapka gimnazjalna Gajcego, ale przede wszystkim rękopisy, pierwodruki twórczości dzieł przedstawicieli grupy. W samej tej wystawie towarzyszyła wspaniała ekspozycja, towarzyszyły filmy poświęcone wszystkim redaktorom naczelnym pisma. Też załączona była płyta z muzyką, bo tutaj nie wspomnieliśmy, no pojawił się ten wątek przy okazji Kopczyńskiego, ale no, mając na uwadze takie podejście aktywistyczne, poeci grupy nie odżegnywali się też od takiej twórczości, która może no, nie wiem, w czasach pokoju wydawała się jakaś taka błaha i mniej istotna, ale też pisali piosenki, tak? Pisali te piękne pieśni żołnierskie, które towarzyszyły żołnierzom konspiracji.
Tak, też warto o tym właśnie powiedzieć, zapomnieliśmy o tym wątku, a też bardzo ciekawy, istotny wątek, bo dzisiaj właśnie w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego chętnie śpiewane są podczas uroczystości tego koncertu przez młodych i starszych ludzi te piosenki partyzanckie z Powstania. Okazuje się, że kilka z nich, tych najbardziej znanych właśnie o Natalii chociażby, czy Wymarsz Uderzenia, to są właśnie, czy Uderzenie właśnie Gajcego, to są właśnie wszystko piosenki twórców właśnie tego środowiska, o których ludzie chętnie znają nawet te treści i w tym młodym pokoleniu i śpiewają, natomiast nie zdają sobie z tego sprawy kompletnie, kto za tym wszystkim stał, a właśnie stało to środowisko i od strony pisania tekstów, ale i od strony właśnie muzycznej właśnie, tak? Właśnie Kopczyński pisał muzykę, oni pisali słowa, więc rzecz też niebywała i warta podkreślenia, że również na tym polu tutaj też się wpisali, można powiedzieć, ten bardzo ważny element patriotyczny, bo podtrzymywały te ich piosenki na duchu powstańców warszawskich, tak? I do tego katalogu wystawy zamieszczony też został reprint ostatniego numeru, o którym wspominał pan, 16 numer Sztuki i Narodu z lipca 1944, tak, ostatni, który się ukazał, ostatni redagowany przed śmiercią w 16 dniu powstania. On nawet bardziej był złożony właściwie, natomiast nie trafił do szerszych kręgów, no bo już nie było takiej możliwości, tak? Także tyle z mojej strony. Tak, ja przyniosłem z kolei pozycję właśnie, bo tutaj też warto powiedzieć, że w tym okresie PRL-u głównie na rzecz upamiętnienia tego środowiska poza wspomnianym chociażby Bartelskim, no to zrobiło właśnie wydawnictwo i środowisko właśnie Paksu. No, 52 rok, utwory zebrane, Homer, dramat Homer i Orchidea. Tu właśnie warto powiedzieć, że ten dramat, mimo tego, że w PRL-u właśnie to środowisko narodowe no, nie było, powiedzmy sobie, mówiąc delikatnie, popularne, to ten właśnie dramat był jednym z najchętniej wystawionych dramatów po 1945 roku, w tych pierwszych latach. No i właśnie to jest wydanie z 52 właśnie roku poświęcone właśnie Gajcemu. Drugie bardzo cenne właśnie, właściwie najlepsza, najpełniejsza no, monografia twórców sztuki narodu, również wydana przez PAKS właśnie w okresie PRL-u, omawiająca właśnie tych wszystkich liderów, zarówno tych redaktorów naczelnych, jak i również te osoby, które były najbardziej zaangażowane w to środowisko, też również bardzo wartościowa pozycja. No i to taka rzecz bardzo współczesna, z bardzo ładną już okładką, skupiająca się przede wszystkim na walorach, bym powiedział, artystycznych, poetyckich. 2015 rok, właśnie bardzo ładna okładka, właśnie wybór poezji Gajcego. Ja dziękuję bardzo serdecznie naszemu gościowi. Dziękuję Państwu za uwagę. Myślę, że większość z tych prac, wszystkie na pewno znajdują się w naszej bibliotece, także jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym środowiskiem, tymi twórcami, to zapraszamy do biblioteki, zapraszamy do lektury. Ciągle jeszcze można obejrzeć wystawę o Baczyńskim. Proszę też o śledzenie naszej strony, naszego profilu na Facebooku i zapraszam do udziału w kolejnych spotkaniach i prelekcjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.